Witam serdecznie. Dziś odcinek o ekspresie La Pavonii Professional Lusso model. A właściwie przy okazji samego tego ekspresu La Pavonii chciałbym omówić ekspresy dźwigniowe, można powiedzieć manualne, tak bym je nazwał. Jak być może jeśli śledzicie kanał, to zamieściłem filmik, który nakręciłem w 2021 roku. On nie był opublikowany, ale ostatecznie stwierdziłem, że warto by było temat ekspresów dźwigniowych poruszyć. Tamten film był nagrany jakoś niedługo po tym, jak kupiłem ekspres dźwigniowy Bezera B2013AL. I tam omawiałem, jakie są różne typy ekspresów. Między innymi podzieliłem je na takie dwie kategorie. Pierwsze to były ekspresy dźwigniowe, które posiadają sprężynę w grupie parzącej. I właściwie efekt wyciskania kawy bierze się z tego, że sprężyna, którą na początku naciągamy, wypycha tłok, który przepycha wodę zgromadzoną w komorze przez ciastko kawy. To były takie ekspresy dźwigniowe, które w pewnym sensie są trochę półautomatyczne, dlatego że już nie bierzemy udziału w wyciskaniu wody przez ciastko kawy. No, robi to sprężyna. Natomiast drugi typ, bardzo też ciekawy, to są ekspresy dźwigniowe manualne. To jest ekspres La Pavonii. Ja powiem szczerze, że przez długi czas polowałem na ekspres dźwigniowy, który nazywa się Olympia Cremina. Jest to produkt szwajcarski. I niestety tam jest dość wysoka półka cenowa. Nowy taki ekspres Olympia Cremina kosztuje około 15-16 tysięcy złotych. Więc powiem szczerze, długo się zastanawiałem, czy mam go kupić. I ostatecznie pojawiła się okazja na ekspres La Pavonii, również manualny. Recenzje jego są trochę gorsze niż Olympia Cremina. Jest nadal też traktowany jako ekspres legendarny. Chociaż najczęściej spotyka się go w wersji Europicola. Europicola różni się od Professional tym, że przede wszystkim, że ma dwukrotnie niższą pojemność bojlera. W Professional pojemność bojlera to jest 1,6 litra, w Europicola 0,8. Nadarzyła się okazja, ten ekspres był w dość nędznym stanie i powiem szczerze, niewiele się od tego czasu zmieniło. Wymieniłem wylewkę, ponieważ tamta była z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, wykrzywiona w drugą stronę. W związku z tym zakupiłem sobie wylewkę i poza tym właściwie nie ruszałem nic więcej. W wersjach Professional jest o tyle jakby ciekawie, że mamy manometr, który pokazuje, jakie jest ciśnienie wewnątrz w bojlerze. I na czym polega fenomen tych ekspresów? Te ekspresy są ciekawe dlatego, że kiedy przyciskamy wodę przez ciastko kawy, to robimy to własną siłą. Za pomocą dźwigni dociskamy z takim ciśnieniem, jakie nam się podoba. Problem w tych modelach, ponieważ wyższe modele posiadają dodatkowe manometry, na przykład na grupach parzących, które pokazują dokładnie, z jaką siłą wyciskamy. W tych modelach tego nie mamy, więc wyciskamy trochę, można powiedzieć, na czuja. Czyli musimy się domyślić właściwie, z jaką siłą wyciskamy i obserwować trochę metodą prób i błędów. To jest, można powiedzieć, dość duży próg wejścia, jeśli chodzi o realizację espresso na tych ekspresach, ponieważ trzeba się troszkę metodą prób i błędów nauczyć, jak to robić. Natomiast ci, którzy się nauczyli, traktują te ekspresy nieco fanatycznie. I powiem szczerze, już mniej więcej chyba po roku, bo tak wydaje mi się, że chyba rok już na nim robię espresso, rzeczywiście zaczynam rozumieć dlaczego. Bo espresso, jeśli się dobrze to zrobi, jest trudno porównać z czymś innym. Jest wyjątkowo delikatne, jest bardzo smaczne. I to my decydujemy o tym, w jaki sposób wyciskamy to. I dodatkowo jeszcze ten ekspres łamie trochę ten schemat, który ja miałem, to znaczy ten 24-sekundowy schemat,
że espresso powinno być mniej więcej w ciągu 24 sekund wyciśnięte. W tym przypadku potrafi się wyciskać espresso nawet do minuty, co jest no, co najmniej zaskakujące. Preinfuzja nawet potrafi trwać do 12, ja tak więcej około 12 sekund realizuję, więc to jest przedziwne, że tutaj te schematy są złamane, a mimo wszystko to espresso smakuje dobrze. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie dlatego, że woda przechodząc przez grupę parzącą też się w jakiś tam sposób schładza i kiedy zaczynamy wyciskać, wyciskamy już wodę, która również schładza nam się w grupie parzącej, ponieważ już przestaje mieć kontakt bezpośrednio z wodą z bojlera, więc na początku mamy dość wysoką temperaturę wchodzącą do grupy parzącej, ale później już schodząc niżej z tłokiem ta temperatura spada. Po prostu sama grupa parząca pochłania bardzo dużą część tej temperatury. Czy tutaj jest coś więcej do powiedzenia? Ten ekspres, a właściwie te modele bardzo do siebie zbliżone, Europiccola i Professional, one były produkowane przez wiele, wiele lat. Można powiedzieć właściwie przez wiele dekad. I są ekspresy zachowane z lat 60. na przykład, które cały czas jeszcze funkcjonują i to też świadczy o jakości tych ekspresów. Więc jeśli coś się w nich zepsuje, jest wiele możliwości naprawy takiego ekspresu, ale powiem szczerze, że jeśli się o niego dość dobrze dba, to nie ma potrzeby wymieniać różnych rzeczy. Można co jakiś czas wymienić uszczelki, powiedzmy, zadbać o to. Natomiast pod względem tego, co się może zepsuć, naprawdę niewiele rzeczy. Niewiele rzeczy może się zepsuć, więc wystarczy o niego chociaż trochę dbać i ma się ekspres, no można powiedzieć, na całe życie. Co jest bolączką w takim ekspresie? No, tak jak w przypadku, mówiłem, Olimpia Krebina, jakość wykonania jest troszeczkę jednak gorsza. Są na przykład różnego rodzaju luzy, chociażby w dźwigniach, tak? Nawet w wersji Professional, która potrafi być dość droga, są pewne niedoskonałości, tak? W starszych modelach było tak, że były dwa przyciski włączania i wyłączania. Jeden z tych przycisków włączał temperaturę bojlera, drugi włączał temperaturę do spieniania mleka. I wtedy ta temperatura kontrolowana była, jeśli mnie pamięć nie myli, na dwóch termostatach bimetalowych. Natomiast w tej sytuacji, już w professional wersjach, są montowane presostaty, tak jak już w profesjonalnych ekspresach. Co prawda są to mniejsze, jednofazowe presostaty. Niemniej no, uzyskujemy dość stabilne ciśnienie. Natomiast przez wiele lat istniał poważny problem z tym, że te ekspresy się przegrzewają. Bolączką tutaj jest to, że w tym ekspresie przegrzewa się bardzo często grupa parząca, chociaż w tych nowszych modelach jest już to troszkę lepiej opanowane. Natomiast no nie ukrywam, że są różnego rodzaju modyfikacje, które się w międzyczasie pojawiły, które pozwalają jakby na to, żeby ten ekspres działał jeszcze lepiej. I teraz ja stałem przed dylematem, żeby albo kupować Olimpia Kremina, gdzie, prawdę mówiąc, tutaj wiele problemów się pokrywa. To znaczy też na przykład w oryginalnej wersji Olimpia Kremina nie mamy możliwości zbadania, z jakim ciśnieniem pracujemy, jeśli chodzi o grupę parzącą i wyciskanie tej wody. Natomiast powiem szczerze, że wydaje mi się, że jeśli dobrze zmodyfikować ten ekspres, to naprawdę nie będzie ustępował ekspresowi Olimpia Kremina i myślę, że dokładnie to w kolejnych filmach będę robił. To znaczy pokażę różne ciekawe modyfikacje do tego ekspresu, które sprawią, że stanie się naprawdę interesującym ekspresem z bardzo dużą ilością informacji zwrotnych, które nam ułatwią stabilizację tego wykonywania tego espresso. I pokażę, co właściwie można wycisnąć z takiego ekspresu. To ja nauczyłem się na nim robić espresso i właściwie te modyfikacje w tej chwili, one są dla mnie w pewnym sensie, powiedzmy, że zbyteczne. Ja jestem w stanie na nim zrobić dobre espresso, wiem, jak na nim robić to espresso, więc czy tamte modyfikacje są konieczne? Nie są. Ale czy je zrobię? Oczywiście. Dlatego, że będę wiedział dokładnie, z jaką temperaturą pracuję, będę miał pewność, że na przykład grupa parząca mi się nie przegrzewa, będę robił różnego rodzaju rzeczy, z którymi
które mnie irytowały do tej pory w tym ekspresie. I przy modyfikacjach ja opowiem dokładnie, co to za modyfikacja i dlaczego ja ją stosuję. Tak, część z nich będzie po prostu zwykłą estetyką, ale część będzie miała bardzo istotny wpływ na to, w jaki sposób parzymy to espresso. Także w kolejnych filmach zaprezentuję modyfikacje do ekspresu La Pavoni i wyjaśnię, co właściwie robimy. Te ekspresy i te modyfikacje, o których ja mówię, one można powiedzieć w wyższych wersjach, przynajmniej na przykład badanie ciśnienia w grupie parzącej, one w wyższych wersjach La Pavoni są, ale ceny tych wyższych modeli ekspresu La Pavoni są, powiedziałbym, trochę nieuzasadnione. Więc wydaje mi się, że lepiej samemu zmodyfikować taki ekspres, który kupi się po jakiejś okazyjnej cenie, na jakimś tam, powiedzmy, z jakiejś na przykład aukcji, i popracować nad nim, wymienić różne rzeczy. Tu kilka takich rzeczy jest jeszcze, ten manometr jest, nie ma szybki, w związku z tym też będę wymieniał cały ten manometr. Ta szybka stara też jest zniszczona, też ją wymienię. No to są rzeczy, które są, to na przykład jest pewną rzeczą estetyczną. Manometr działa, więc mógłbym go zostawić, ale no, nie ukrywam, że wygląda to dość słabo. W związku z tym tego typu modyfikacje będą przeprowadzane i tak jak mówię, ja pewne rzeczy omówię przy kolejnych odsłonach. W przypadku ekspresów dźwigniowych, tych sprężynowych, ja jeszcze też będę miał przewidziane odcinki na temat grup parzących, które dotyczą dźwigni. To jest akurat od grupy ekspresów typu Victoria Arduino czy Astoria. Ona też jest w pewnym sensie trochę inna niż w ekspresie Bezera. W związku z tym opiszę też różnice, dlaczego one są różne i dlaczego coś tam z tym planuję. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.